Okej. Możemy teraz w dół iść. Okej, tutaj mieliśmy. Głupi diabełek, kurde, przez ciebie zginąłem. O, spróbuj tylko mnie trafić. Żebym ja cię zaraz nie trafił. To się zesrasz. No, i mamy już, kurde, nasze klejnociki, które będą trzymały nas przy życiu. Najpierw skupmy się na tych skrzynkach, bo czemu by nie? Warto byłoby się na nich skupić najpierw. Dokładnie tak. No, za 7 minut wlatuje właśnie odcinek drugi z kroka. It's nice. I teraz lecimy tutaj. Oj, no kurde! Co ty odwalasz? Krok! A przy okazji tutaj mamy tego gobosika. Więc jeszcze 4 gobosy i będziemy mieli poziom zaliczony. Plus jeszcze 4 te kolorowe klejnociki. To na razie dalej nie przejdziemy, bo mamy, jak widzicie, zablokowane drzwi. Tam była złota kłódka, więc teraz musimy iść do tej sekwencji, żeby znaleźć kluczyk. Tak więc udajmy się tam. No i mamy tam kluczyk, który na nas czeka. A tutaj chyba coś jeszcze jest, co nie? Tak mi się wydaje, że chyba jakaś... Ta, tam jest runda bonusowa kolejna. Wow! Mam nadzieję, że tam życia są jakieś, bo ja sobie przy okazji nadrobię. Dobra, udało się. Trafiliśmy idealnie. Tak, są życia. Ile jest ich? Czy ja tam widziałem 4? Może 5? Nie, 4. Zawsze coś. Przynajmniej nadrobione będzie. I przynajmniej nie będę, kurde, game overował, tak jak to w moim mówię let's playu sprzed 6 lat. 2015 rok, witaj i pozdrawia. I co ty chciałeś, krok, zrobić najlepszego? Dobra. Teraz z porządną ilością żyć możemy kontynuować. Uważać przy okazji na tych diabełków. A przy okazji z ogona ich pociśniemy też. No, trzeba przejść przez drzwi. Kurde, krok się nie mieścił przez drzwi. Co to się stało najlepszego? Tam już i tak nic ciekawego nie było, bo tam wszystko zebraliśmy, co trzeba. Więc zobaczmy, co tutaj będzie. Bo jeżeli tutaj jest jakaś następna sekcja, to ja podziękuję i zobaczę, co tam jeszcze było na samym końcu, bo tam prawdopodobnie czekało coś na nas. Dobra. Tu mamy ogarnięte i zobaczmy teraz, co tutaj jest. Ale przejdź tam krok. O co tu będzie chodziło? Boję się już tej minigierki. A,
To jest wersja teraz z pingwinami. Dobra, gobosika się nam udało złapać. O Jezus Maria, myślałem, że się zesram, nie? Dlatego widzicie? Dobrze, że ja się wyciszam na takie rundy bonusowe, bo wtedy mogę się skupić. Bo tak zauważyłem, że im więcej gadam właśnie na takich trudniejszych sekwencjach, tym częściej ginę, więc dlatego myślę, że będę częściej się po prostu wyciszał, żebyście mogli się wsłuchać w soundtrack przy okazji. Bo jest naprawdę piękny. Poza grafiką oczywiście, która również jest piękna jak na PlayStation 1 oraz peceta. Naprawdę, to jest jedna z piękniejszych gierek, nie licząc właśnie Crash, Spyro i innych tego typu serii, to jest po prostu miód na moje oczy. Dobra. Gobosik tu będzie? Nie. No, byłoby za pięknie, tak tylko powiem. Teraz będziemy musieli tak z platformy na platformę skakać. Dokładnie. O. W ogóle nie mamy gobosów? 3. Okej. Dobra, pyk. I teraz... Teraz do góry. O, mieliśmy kolorowy ten, klejnocik. Dobrze, że mi się pośpieszył. Więc teraz tak, analogicznie brakuje nam jednego gobosa i jednego tego. Tak więc... Tutaj mamy ten, gong, ale w gong nie będziemy jeszcze uderzać. Teraz jak tędy pójdziemy, to gdzieś chyba tutaj będzie fioletowy. Tak mi się wydaje. Na samym końcu. Tja, dobrze zapamiętałem. Nie no, po prostu mówię, kurde, nie musiałem nawet ćwiczyć, żeby dużo ciekawych rzeczy zapamiętać. No i tu mamy piątego gobosika i się wszystko zgadza. Chyba wszystko się zgadza. Prawie godzina nagrania. O, i żyćko przy okazji, żeśmy sobie nadrobili. Super. Teraz mamy 3 skrzynki. Co ciekawego będzie? Klejnociki. Klejnociki. I klejnociki. Tak jest. 80 klejnotów. To skoro mamy dużo tych klejnotów, to oznacza, że runda bonusowa będzie trochę cięższa. A, no tak, mógłbym się tego domyśleć. Dobra, idziemy do przodu, nie ma co tamto. Trochę szkoda jest mi tych, ale no z drugiej strony nie chcę ryzykować. Ale przy okazji zdobyliśmy dodatkowe życie, więc zyskaliśmy na tym tylko. Dobra, poziom 2B2, czyli drugi boss. Demon Itzy Icy Palace. Czyli będziemy walczyć z jakimś demonem w lodowym pałacu. Okej, niech będzie.